Ogromne szczęście i frajdę miały dzieciaki z jednego z podkarpackich domów dziecka. Chłopcy z Łopuszki Małej odwiedzili bowiem we Lwowie, dzięki Fundacji Gobo, reprezentację Polski, co dało im okazję na zebranie autografów, zrobienie kilku fotek oraz krótką pogawędkę ze swoimi idolami. Jednym z oblężonych przez małych kibiców był napastnik Górnika Zabrze, Tomasz Zachorski. Jesteśmy w hotelu, w którym przebywa reprezentacja Polski. Mało kto ma tutaj wstęp, tymczasem dzieciaki z Fundacji Gobo i z Domu Dziecka tutaj z Podkarpacia miały taką okazję. Powiedz, co myślisz o takich inicjatywach? No na pewno to są bardzo pomocne inicjatywy, przede wszystkim dla dzieci. No. Ja będąc w wieku takich dzieci na pewno też miałem marzenie spotkać się z reprezentantami. Robimy tutaj sobie zdjęcia, podpisujemy koszulki. Także widać, że dzieci są bardzo szczęśliwe. Nie jest to dla was jakiś problem? Wstajecie gdzieś tam rano na śniadanie, pierwsze co widzicie to swoich fanów. To znaczy, takie spotkanie mieliśmy już w planach. Wcześniej już przed Euro na spotkaniu z premierem. Premier nas prosił właśnie, żeby przyjąć takie dzieci tutaj po meczu albo przed meczem we Lwowie i to miało dzisiaj właśnie miejsce i na pewno nikomu chyba to nie robi problemu, żeby poświęcić każdemu dzieciakowi 30 sekund. Jeśli ta sprawa była awizowana przez prezesa Liskiewicza wcześniej, to znaczy, że chyba zbyt często takich spotkań jednak nie ma. To z kolei oznacza, że te dzieciaki rzeczywiście mają szczęście, że tutaj mogą być. No na pewno takich spotkań powinno być troszeczkę więcej. Tych dzieci naprawdę mało nas odwiedza. Ja jestem, można powiedzieć, po raz pierwszy w takiej sytuacji, że dzieci przychodzą tutaj do nas na śniadanko i robią sobie z nami zdjęcia, podpisują koszulki. Także na pewno trzeba coś takiego promować. A powiedz, słyszałeś coś o tej nowej dyscyplinie Gobo, bo w sumie dzięki temu te dzieciaki tutaj przyjechały, wczoraj zagrali z Ukraińcami, to znaczy jeden reprezentant z nich i on z Ukrainą akurat wygrał. Znaczy akurat o tym nie słyszałem, także na bieżąco nie jestem. No ale na pewno dowiem się, co to jest za dyscyplina i będę trzymał za nich kciuki. Dyscyplina prosta polega na tym, żeby kopnąć do bramki przeciwnika, gra się 1-1 w kole środkowym, ale tak wracając jeszcze do spraw ligowych, do spraw Górnika Zabrze i twoich. Zostałeś powołany tym razem z listy rezerwowych. Powiedz, czy nie czułeś się jakoś nieswojo z tym, że jako reprezentant, który był na Euro, dostaje się do tej kadry przed meczami eliminacyjnymi, tak w ostatnim momencie? Nie, ponieważ gdyby nie mój ślub, miałem dostać powołanie nie na listę rezerwową, tylko na tą normalną listę. Także trochę ślub pokrzyżował mi plany, ale rozmawiałem już przed wysyłaniem powołania z trenerem Benhakarem i powiedział mi, że może być taka ewentualność, że w poniedziałek albo we wtorek dostanę telefon, że jednak będę musiał przyjechać. No i taki telefon otrzymałem i przyjechałem. Rozumiem, to powołanie to jeden z niewielu takich szczęśliwych momentów poza tym ślubem, na który pojechałeś po meczu z Arką Gdynią, bo ostatnio nie idzie i Górnikowi, i reprezentacji. Powiedz, czy to wpływa na twoją psychikę, na przykład to, że wracasz do klubu po kolejnej gdzieś tam swojej porażce też? To znaczy mam nadzieję, że tutaj ten pobyt dodał mi jakichś bodźców dodatkowych. Spotkałem się tutaj z chłopakami. Mimo tego, że przegraliśmy mecz, atmosfera zawsze tutaj jest bardzo dobra w reprezentacji, także no wracam mimo przegranego meczu w dobrym nastroju i mam nadzieję, że teraz pomogę Górnikowi w sobotę i razem sięgniemy po zwycięstwo. I po pierwsze 3 punkty, bo naprawdę sytuacja wasza jest nie najciekawsza, mówiąc o tym, że po prostu na początku 1 punkt to mniej niż kibice liczyli, tymczasem teraz mecz z Lechem, potem z Legią. Łatwo nie będzie. No na pewno łatwo nie będzie. Tamtego sezonu też nie mieliśmy łatwego. Przegraliśmy bodajże 3-4 mecze pierwsze sezonu. Później się rozkręciliśmy. Obyśmy się teraz szybciej po prostu rozkręcili i mam nadzieję, że później już będzie nam o wiele łatwiej.